Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciasta pszenne można prowadzić metodą jednofazową, bezpośrednią, zwaną też bezrozczynową, oraz dwu- i trójfazową. Wybór metody prowadzenia ciasta zależy od jakości mąki, rodzaju produkowanego asortymentu, względów organizacyjnych, warunków technicznych w piekarni. Metoda jednofazowa zalecana jest w przypadku używania do produkcji mąki o słabszych właściwościach wypiekowych. Spośród dwóch metod produkcji ciast pszennych, metoda dwufazowa jest bardziej rozpowszechniona niż metoda jednofazowa ze względu na wyższą jakość wyrobów. Wyroby te mają lepszą strukturę miękkiszu, bardziej drobną, cienkościenną porowatość miękkiszu, lepszy smak i aromat. Dodatnią cechą tej metody jest możliwość prowadzenia procesu technologicznego w sposób elastyczny, uwzględniając właściwości mąki oraz dodatek mniejszej ilości drożdży. Stosowanie do produkcji rozczynu części zaparzonej mąki. Zaparzenie mąki polega na wymieszaniu określonej ilości wrzącej wody lub mleka z mąką. W wyniku zaparzenia mąki poprawiają się właściwości fizyczne ciasta i wzrasta ilość cukrów. Gotowe wyroby uzyskują bardziej rumianą skórkę, miękkisz jest bardziej spulchniony, pieczywo ma lepszy smak i zapach, a proces czerstwienia przebiega wolniej. Przygotowanie ciasta metodą dwufazową wymaga większej ilości czasu ze względu na większą ilość niezbędnych czynności. Również proces fermentacji ciasta jest dłuższy, gdyż prowadzony jest w dwóch etapach. Sposób ten jest zatem mniej ekonomiczny, ale daje lepsze efekty technologiczne. W celu wyeliminowania wad wynikających z wytwarzania ciasta metodą bezpośrednią stosuje się aktywację drożdży. Polega ona na wytworzeniu wstępnej pożywki dla drożdży. W tym celu stosuje się niewielką ilość rzadkiego zaparzonego ciasta, z którego po ochłodzeniu i zmieszaniu z pozostałą ilością ciasta przygotowuje się ciasto końcowe. Do produkcji ciast żytnich częściej stosuje się metody 4- i 5-fazowe. Rzadziej stosuje się większą ilość faz. Zależnie od przyjętej metody ukwaszania ciasta, podwyższenie temperatury w następnej fazie fermentacji do 32-33 stopni Celsjusza stwarza bakteriom mlekowym dogodniejsze warunki do wytwarzania kwasu mlekowego. Wraz ze zmianą konsystencji i temperatury fermentującego środowiska zmieniają się walory zapachowe i smakowe pieczywa. Liczbę faz fermentacji, temperaturę i konsystencję dobiera się w piekarstwie doświadczalnie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.